Nie rozwalasz, ja mam ją rozwaloną. A wiesz co, jeszcze pomyślałem o tym, o tym, co mówiłeś tam w podłodze. Czy, myśmy, czy tam się coś stało? Tam, gdzie Uzi były. No, ja się jeszcze wrócę. Nie wiem, nie popatrzyłem. Ja myślę, że bez tych Uzi to my tutaj tam dalej nie pójdziemy. I wrócę się do tego, gdzie ten wagon jest. Ja to porównam. Nie, nie da się rozwalić. Ale tam nawet nie ma gdzie pójść. Ja nie wiem, gdzie moglibyśmy tam pójść, nie wiem. Wiesz, te klatki mnie zastanawiają w tym naszym początkowym wagonie. Tak, właśnie. Dlaczego my tego nie możemy otworzyć? Co tu jest takiego? To jest. No właśnie, no są te Uzi. Jak to się tego pozbyć? No bo te Uzi to by nam uratowały życie, no, bo mamy tak trochę naboi do tego. No, 180, no może nie aż tak, ale... No ale zawsze jednak jakaś alternatywa. No, przecież to się nie da. Czekajcie, no musi gdzieś tutaj być jakiś... Może trzeba coś zestrzelić, czegoś nie widzimy. No wiesz, bo w tych customach niektórych to jest... Ja pamiętam, na przykład był jeden taki z pociągiem, gdzie na przykład okno trzeba było otworzyć. Wyobraź sobie, normalnie otwierała okno, tak jak tutaj są te okienka za tą firanką taką, to ona je otwierała. Było coś takiego. Aha. No. Bo one są takie różne, mają rozwiązania tutaj te customy i... Tutaj dalej... Może z drugiej strony jakaś bajka jest, bo nawet tam nie patrzyłem. Albo na przykład lampa była też dźwignią, pamiętam. Tak było. No wiesz co, ta jedna tak się tylko rusza. Z czterech, tylko jedna jest taka... Ale co? Ale ta lampa, ten reflektor, tak? Jedna, tak mi się wydaje, że ona cały czas się porusza. To na dachu? Tak. To nawet nie założyłem. A może można ją zestrzelić albo coś? Rzeczywiście rusza się jedna, no. Sprawdźmy ją. Nie. Jest tylko tako. Ja myślę, że coś z tymi uzikami, ale jak tam się dostać? Ja pierdzielę. Wiecie, a tutaj co było? Aha, tu były te drzwi, aha. Patrzę na to łóżko, no ale to dlatego, że tam wcześniej były bronie. Czy te kotary coś robią? No a tutaj... A tutaj znowu jest, tak jak mówisz, ten klucz tam na samym końcu, ale to nie mogę tego otworzyć, to nie jest do tego. Jeszcze raz spróbuję, czekaj, bo ja mam klucz, tak, konduktor key, no. No, no, no. Dobra, wiesz co, ja spróbuję... Nie wiem, tylko jeszcze nie sprawdzałem, żeby pójść tam gdzie jest ta krata z tymi osiłkami, ale ja nie rozwalę, tylko jeszcze wyżej, po prostu ominąć to i wyżej pójść. Robiłeś to? Wyżej pójść? Ale... Tak. Nad kratą, po prostu nad wagon. Nie będziesz w wagonie, tylko na wagonie. Tam gdzie jest ta krata, którą trzeba było rozwalić. Idę tam. Tam gdzie oni są? Wszyscy? Tak, tam, dokładnie tak. No ale właśnie tam się nie da wejść na dach. Jak to wejść na górę? Z tego kontenera nie, czerwonego? Nie da się. No właśnie nie mogę, bo jest za daleko. Aha, za wysoko. W ogóle tam polazłem, gdzie oni są w ogóle. Chyba dwa razy byłem. I ja tam nie widzę... czy nie, tam ja nie widzę żadnej drogi, żebyśmy mogli gdzieś pójść. Ile ja mam? Słuchaj, ma tylko trzy naboje, więc absolutnie nie ma najmniejszych szans, żebym ja w ogóle jakieś starcie z nim miał. I to, wiesz co, ja nie wierzę w to, że autor w taki sposób dał rozwiązanie. No na pewno gdzieś coś ukrył. My tego jeszcze nie widzimy. Coś tu musi być. A czekaj, a któryś z tych kontenerów? Nie. By do przesunięcia był albo co? Nie. Teraz to już w ogóle nawet w nich nie celuję. Oni w ogóle mi się gdzieś wtopili mi się w ścianę i... O, ona nawet nie celuje już w nich w ogóle. Tam coś w ogóle jest. Nie wiem co, ale tam coś jest. Teraz dopiero.
Jeden z drugim się pojawił. Co tam może być? Mam lornetkę? Nie. Co kombinujesz? Nie, po prostu chodzę jak poroniony. No ja też. Po tych wszystkich lokacjach. I szukam, nie wiem, szczęścia. 39 naboi. 39 naboi. Po prostu rewelacja. No i tak masz więcej niż ja. Próbuję chociaż jednego jeszcze dobić. Nie, ale oni, wiesz, to naprawdę z tytanu są. Ja pierdzie, no nie dam rady. A co tutaj leży? No wiesz co, bo tam z tyłu za tą kratką jest taka skrzynka, nie? Normalnie tak, drewniana. Widziałem. Tak, ja rozbiłem ją. No i mam 3 naboje. No i koniec, nie mam nic już. Nawet tego nie zapisuję. Co to jest? Ja chcę chociaż zobaczyć, co to jest. To są naboje? Tak, to są naboje. Czyli mamy 3 z bronią i dwóch jeszcze z mieczem. A ja 17 nabojów do pistoletu. Gdzie 50 na jednego. Wiecie, a jakbyśmy sobie teraz... I to się zamyka, dobra. No i będzie nas czekać potężne cięcie. Tak, będzie cięcie. Słuchajcie, znajdziemy sobie rozwiązanie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Bo ja nie wiem. Czy... No ale nawet jakbyśmy chcieli zacząć od początku i nie wiem, przyoszczędzić naboi, to ja uważam, że to się też tak nie da. Czekajcie, jakbyśmy tak... Aha! No nie! Serio! Co? Weź skocz sobie na główkę, na te klatki. Te takie w tym pierwszym wagonie, co zaczynaliśmy dzisiaj custom. Co, główką rozmalasz klatki? Nie, po prostu jak skoczysz na główkę, no to wturlasz się tam w tą klatkę, nie? Nie gadaj. No. I tu jest przycisk, nie? Brawo za kreatywność. No. Masz jeszcze naboje, żeby rozwalić tą? No mam 17. Czekaj, no. Na główkę? Jak to na główkę? No na główkę, jak skaczesz do wody. Alt... No to Alt Shift i strzałka do przodu. Masz? O ja, proszę cię. No. I masz jeszcze, żeby naboje, żeby rozwalić tak, przycisk? Tak, mam. No to zobaczysz, co się otworzy. No ale wiesz co? No. Właśnie nie lubię czegoś takiego, bo jest w takich grach. No. Że pozbawione jest tak naprawdę jakiejś większej logiki. No w sumie tak. Ale no, już, proszę, już się przyzwyczaiłem do tego, ja już wszystkiego próbuję. Nie. No wszystkiego próbuję, bo wiem, że to jest... Nie no, wiem, czy to tak... W życiu bym nie wpadł na to, że trzeba coś takiego zrobić. Nie wiem, bo skoro normalnie nie może wejść. To autor sobie zamierzył to? Pokaż mi te uziki. No to wiesz, jak mamy uziki, no to możemy troszkę tam zaszaleć. To trochę zmienia postać rzeczy. Generalnie to jest sekret, nie? Tak to brzmi, nie? A ile tych w ogóle jest? 240 mam. Masz z uzików 240? Biegnę dopiero tam. Lara sobie kica. Tylko jeszcze jedna rzecz mnie tutaj jakoś tak ciekawi. No. Tylko musiałbym sprawdzić. Teraz pytanie, czy... Się zabije. Bez sensu. Jaki masz pomysł? Wiesz co, bo tam jeszcze jedna taka ciekawa rzecz była, tam gdzie była ta czasówka, która otwierała nam klapę i my rozwalaliśmy to okienko. Ale tak? Dodatkowo jeszcze po jednej stronie jakieś takie dziwne coś było. Jakieś okienko z drutami, też o tym myślałem. No dobra, bo tu można teraz wejść, bo tu jest otwarte, pokaż mi to okienko. Ale wiesz co, z zewnętrznej strony wagonu. Tam, aha. Gdzie my skakaliśmy i rozwaliliśmy okno. Ale to nie jest połowa tego wagonu? O to czasem tak, ci nie chodzi? Tak. No tak, ale to nie, no to możesz przecież tutaj też wejść. Zobacz, jak idziesz przez te przedziały, to możesz w połowie wagonu, nie? Możesz skręcić przecież. Nie wiem, z której strony tam idziesz. Widzisz to? Zaraz sprawdzę. Gdzie jesteś? Powiem ci. To ja jestem przy tej drabinie, tam gdzie była ta czasówka. A dobra, nie, to jest tylko okienko. No to jest okienko, no. Okienko. Tylko jak masz Uzi? Tak mi wyglądało tajemniczo. Mam Uzi i mam 300 Uzi. 300 masz? O ty, to jeszcze gdzieś zdobyłeś. Ja mam 240. Dobra, chodźcie chłopy,
No właśnie. Pora się rozprawić. Ja mam nadzieję, że to starczy. No ja też mam tego taką się nadzieję. Boję, wiesz? Tak, to tak. Dobra, no to bierzemy od razu Uziki. No ale oni mi się zacięli, naprawdę. Mój Chryste, Panie, no przecież jakaś paranoja. No, no u mnie to jest tak samo. Chodzi w jednym miejscu, a ona nawet łaskawie nie chce go namierzyć. I marnuje naboje. Zatem padł jeden. Przepraszam, czy tamten ten w białym mógłby paść? Ale widzicie sami, co on tam wyczynia. Biegnie sobie, słuchaj, w miejscu, kica, w połowie jest w kontenerze, wtopiony. Tak, ja mam też właśnie dwóch. Ja mam dwóch w kontenerze. Dwóch w kontenerze. No, miałem 300, teraz mam 116. I tylko jednego... No i? No i... Nie wiem, jest tam... Ja się boję zapisywać. Dobra, aż. Padł. A ile masz tam ich? Trzech zabiłem. Dobra, bierz te wszystkie fanty, dziewczyno. Zapisuj. No zagiń. No dwóch mam wtopionych, o, w ogóle w tekstury. O, jeszcze jeden. Spadaj. Dobra, ale wiesz co, na szczęście szybciej oni padają przez to łzy. Dobra, ja dwóch mam wtopionych w tekstury, na razie ich zostawiam. Jeżeli to tak ma być, proszę bardzo. A tu jest gzyms taki, aha. No, widzę ten gzyms, widzę właśnie. Dobra, ja załatwiłem wszystkich. Ja, no nie, ja nie. No ale oni... Ale wiesz co, jak ja do niego podchodziłem, tego wtopionego, no to on do mnie strzelał. No to jeszcze tego brakowało, żeby mnie tutaj... Nie, zostawiam ich. Jeżeli dobra, to tak ma być, walić to. Gzyms. Tak, idziemy na łapkach. Tak, no ale chociaż... Dobrze, że coś ruszyło. No. Coś ruszyło. No wiedziałem, że trzeba te Uzi, wiesz? Tak, tak. No ja w pewnym momencie też pomyślałem, że to przecież nie może być tak, że my tylko z pistoletami na 5 bandziorów. Czy tu coś jest? Nie A jest wiem. Tutaj coś na górze, na tych właśnie kontenerach? Nie, nic nie ma. Ja tylko jeszcze z boku sprawdzę. A tu? A tutaj są naboje do shotguna. Padnę. Gdzie znalazłeś? No jak właśnie wchodzę na te kontenerki. Już po łapkach, tylko tak jakby z drugiej strony. Tak, a czekaj. Tu coś jest? O, mam jakąś fajną broń. A masz te naboje do tego shotguna? Ale w tym... Tam są te kontenery, tak? Tam, gdzie tak, te kontenery. Już przez łapki, tak? Jesteś już, tak, na tych no łapkach, ja po łapkach. Raz przejść. Ale nie cofaj się, tylko idź normalnie jak te łapki idą. No tak, jestem. Tak? I naprzeciwko masz tutaj ten kolejny wagon i tu zamknięte drzwi są, prawda? Są, ty... tak. Tak, to weź, przeskocz tylko ten klocek tutaj. Tu tutaj masz naboje do... Aha. Widzisz je? No widzę. No to jak zejdziesz na dół do tych naboi... Aha, tu klapa jest, dobra, chyba do otwarcia, tak? Bo tak dziwna tekstura jest. Nie widzę klapy. Nie? Nie. Aha, dobra, jest, no jest przejście. Dobra, na łapkach. Ale widzisz tą broń? Tak, widzę. Widzisz broń? Dobra. Tylko jak tam się dostać teraz? No. A nie da rady na łapkach? Nie, właśnie nie da rady. Ona jest zablokowana. Aha. To wiesz co? Tu tutaj obok jest chyba... Widzisz? Tą kładkę. Będziemy musieli ją... Jest, tak, no. To będzie czasówka pewnie. Pewnie znowu jakaś czasówka. Tak, masz rację. Dobra, na razie zostawiamy w takim razie. No to dobra, to idziemy na dach tego wagonu, tego nowego w sumie, tak? Bo jeszcze tutaj nas nie było. Dobra. Mam zwykłe. O Jezu, kolejne dwa. No nie, przechodzę na razie, co? Przechodzimy na następny wagon? No ja przeszedłem i... I dwie klapy są znowu, tak? Są dwie klapy. Dobra. Wchodzimy do pierwszej? Tak. Jezu, ile tutaj tych helikopterów. Dobra. Zapiszę. No właśnie. Dobra, no kolejne wagoniki. Tu zaraz pewnie wyskoczy 7. No ja... Na twoje życzenie. Serio? No właśnie. Dobra, tu jakaś amunicja. O, drugi gdzieś tam przeniknął. Ale wiesz co, weź to. Zabieram. Nie krępuj się. Zabieram naboje. Tak, przydałaby się jeszcze jakaś apteczka, bo krucho jest. Ile ja mam apteczek? Po prostu krucho. Cztery małe, jedna duża. A, tutaj jest jakieś...
Dziwna kamera, perspektywa taka, że nie mogę teraz z niej wyjść. Ale wiesz co, non-stop ja tutaj zapisuję. Non-stop. A tuś zaciął się, widzę go. Dobra. No, zaciął się tym w jakimś pomieszczeniu. Bo to chyba będzie trzeba obok jakoś przejść. Tak, najpierw rozbić skrzynkę. Wiesz co, ja wchodzę na początek do jakichś tam... Potem kratkę. A, tu jest wiesz co, skrzynia do przesunięcia w jednym z pomieszczeń. Dobra, tak, on do mnie strzela, ja nie mogę. No po prostu mistrzostwo. No, wiesz co, dlatego ja olewam go na razie. No tak, tylko, tutaj tam... mamy miejsce na czytnik. Mogą być fajne rzeczy, gdzie on jest. Mhm. A jeszcze zobaczę ten wagonik. Wagonik czy pomieszczenie? Pomieszczenie. O, tu jest skrzynia. Aha, i co zrobiłeś z tą skrzynią? Popchnąłeś ją? Pchnąłem do przodu o jedno i tam jest apteczka i czytnik na kartę. Dobra, jest. Mhm. Dobra, jest. Mamy apteczkę, bardzo dobrze, bo... Mogę jeszcze w tą stronę? Bo ja muszę już wziąć tą apteczkę, to ja... Biorę. Nie, szkoda mi tych nabojów. Wezmę pistolsy. Tutaj możemy dalej iść. O, znowu tu są też jakieś... A wiesz co, widziałeś? Tutaj skrzynka jest... była skrzynia do rozwalenia. Tak, i tam na dole. I on mnie łoi. Nie mogę tam się... No i tam takie dwie klatki są. Do tak, rozwalenia. Tak, ale on tam siedzi. Nie rozwalałeś tego? No rozwalałem to, ale jego nie. Mhm. Bo tylko jak kucniesz, to on zaraz strzela. To jest niesprawiedliwe. A mamy rola? Mamy rola? Kucając? Dupa. Byśmy mieli rola. Oczywiście, wiesz co, tam jakaś szafa jest. Dobra, ja muszę tam wejść do niego. No, stawiam na to, że on będzie miał ten czytnik. Tak uważam. Gin. No, zjadł całe życie. Kucałeś, tak? Na kuckach szedłeś? Nie wiem. Słuchaj, zabił mnie. Dobra, ja zapisuję. Wiesz co, i po prostu w taki łopatologiczny sposób będę strzelał. Zobaczę, na ile mi się uda. Ale co, tak chcesz mu w nogi? Wiesz co, z daleka, tak, z daleka. Nawet tam nie będę wchodził. Nie wchodzisz tam? Nie. Ja chciałem właśnie... Ale nie, wiesz co, w ogóle nawet nie łapię go. No właśnie o to chodzi. Ale bez sensu. Dobra, Uzi. Wejdź tam i zdziel go z Uzi. Można otworzyć tą szafkę? Na pewno można, tylko trzeba stanąć w odpowiednim miejscu. Apteczka duża. Jest ta karta? Tak, jest ta karta. Musisz tam wejść. Teraz pytanie. Ale nie, wiesz co, to jest... Ale weź go z Uzi. Masz jeszcze z Uzi coś? O, wiesz co, ja innym sposobem na niego. No jak masz, to... Jestem na kuckach. I łapię go w momencie, kiedy idzie na moją linię. Dobra, dobra. Strzału. Tak, każdy sposób jest dobry. No dokładnie, dokładnie. On w ogóle mnie nie widzi w tym momencie. Jest, no padł. No. I nawet w ogóle mnie nie ruszył. Otworzyły się jakieś drzwi, ale za cholerę, nie wiem gdzie to jest. Czy tutaj coś jest? Nie. Dobra. No i dobra, otwieram szaf. No tylko tak, wiesz co, trzeba się tak ładnie ustawić, bo te szafki nie reagują tak jakbyśmy chcieli. No, tak sobie mam niemiłe doświadczenie właśnie związane z taką szafą w customie. No. Gdzie, no w ogóle, ale odchodzi? Gdzieś po środku, tak? Wiesz co, no nie, niekoniecznie, tak jakoś, może mały kroczek zrób, oddal się. Aha, dobra, dobra, bo ja za blisko byłem, okej. Okay. Aha, dobra, ginie. Apteczkę wzięła. Dobra, ale po co te drzwi? A te drzwi się otworzyły od tej karty, ale ja nie mam pojęcia, gdzie mielibyśmy niby... Jezus, jak ja przenikam przez te tekstury. Trochę to nie jest fajnie rozwiązane, jeśli chodzi o te drzwi w tym przedziale, bo się nie da przez to przejść. Dobra, dobra, i teraz gdzie ten czytnik był? Aha, czytnik tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu. Tak. Dobra, używamy. No. I otwiera się tam na końcu, to jest. No dobra, to idziemy. Ale tam. Wiesz co, no ja byłem tu, ale tutaj tu nie doskoczymy nigdzie. Nie wiem po co to jest.
Musiałbyś sam to zobaczyć, nie wiem, gdzie ja mam skakać. Nie wiem, z której strony, czy z lewej, czy jeszcze z prawej. Głupio się tak... Aha, tutaj. No. Dobra, zapisuję. No i nawet w ogóle nie chcę popatrzeć, taka ta dziwna kamera jest. Tak, tak, no ale jak skoczysz do przodu, to tam są drzwi zamknięte, więc od razu lecisz na schody, nie? Mhm. Proponuję wejść znowu na dach i otworzyć kolejne drzwi. Tak. Znaczy kolejną klapę. Tu byliśmy, tak? Tak, tu byliśmy. O, czekaj. Mam pomysł. A nawet nie pomysł, nawet trzeba to zrobić. Jak weźmiesz drugą klapę na dachu. Tylko dobra, tylko muszę sobie przypomnieć, gdzie to było. Gdzie była ta klapa. No, musisz wejść po prostu na dach, nie? Aha, bo no tu chodzi ci... Wiesz co, no tutaj zaraz ten pierwszy przedział. Jakiś zielony, z zielonym... Aha, z zieloną tapetą. No, no to wejdziesz tam. Tak, jestem. To zobacz, jest przycisk tutaj, tak jakby na ściance. Widzisz go? Zeskoczyłeś na dół, czy nie? Nie zeskoczyłeś jeszcze na dół. Nie, znaczy to teraz klapę muszę podnieść. No tak? To jak podniesiesz klapę, to zobacz, jest przycisk. No jest. No to wiesz już, co trzeba zrobić. No wiem. No. Aha, okej. Okay. Przyciągamy sobie skrzynię, nie? Dobra, z powrotem. Tak, tak, i teraz tak, znowu tak, musimy zrobić takie kółko. No. Jasne. A co robi? Aha. Fajnie, że nam pokazali, co robi. A to jest przycisk pewnie czasówkowy, jestem tego pewny. Idę sprawdzić, czy tą broń można zabrać. Przez ten przycisk. Wiesz, o co chodzi? Wiem. Idę, zobaczę. Tylko już nie pamiętam, gdzie ta broń była. Też nie pamiętam. Czy to było gdzieś? Aha, dobra, już wiem, że ona jest. To jest tu? Patrzcie. Mówisz, że takie zdalne. To jest, bo ta broń jest zupełnie, wiesz, innym wagonie. No trzeba przejść przez te dachy, ale nie, widzę, że chyba, że mi się, trzeba, że to jest taka krótka czasówka. Bo idę tam i nie ma tej klapy. Nie obniżyła się. Aha. A przycisk nadal mam na czerwono. Dobra, to na razie zostawmy tą broń, bo to nie jest od tego. Idę dalej na następny wagon. Tak, ja tak. Kolejna sobie. Klapa. Kolejna klapa, dokładnie. Kolejna klapa. Kolejna klapa i... Oj, tutaj jakoś tak ciemnawo. Aha, i tutaj te kratki można rozbić. No świetnie, nie ma to jak zużyć jeszcze naboje, które są na wagę złota. No widzę tu, że to są naboje. No to zabieramy. Gdzie widzisz naboje? Aha, są. No jak rozwalisz. Tam dźwignia jest, tak, tak. Mhm, jak i dźwignia. Jest dźwignia, dobra. Która? Nie wiem. Kojarzysz ten wagon? Jeszcze strzelają gdzieś. Wiesz co? Chyba. Nie wiem. Nie, to jakieś kolejne. Bo my spokojnie możemy ten przycisk rozwalić, który jest za tym szkłem. Jezus, ile tu ich jest. Ja pierdziele! Nie, powariowali, zginąłem. Ale wiesz, no słyszę, że strzelają. No to zobaczysz, co tam jest na górze. Tam jest całe wojsko. O! No! Ale sobie tutaj wpadli. Bez jaj. Wiesz, to ten autor naprawdę katuje nas. Takimi pomysłami. Najgorsze, że nie zapisałem i muszę jeszcze raz dźwignię. No jeszcze mi się zacięła w kratce. Co ja spróbuję takim... Chcesz uciec w ogóle? Sposobem. Nie, cofnąć się. O, nie. Ale dziady, sorry, ale kurczę, nawet tak jeszcze tutaj celują we mnie. Chcesz jakoś... Patrz, nawet nie możesz się cofnąć. No, specjalnie chyba to jest tak zrobione, wiesz? No, nie, to wiesz co, to jest chamstwo. Chamstwo w państwie. Jezu, puść! Nie mam pytań. Dwa strzały z tego... co to jest? Z tego miecza i koniec, po mnie. No ale daj wyjść stąd, a nie od razu strzela. No to jest kuźwa... Nie lubię dobra, takiego czegoś. Ja sposobem ich załatwiam. Jaki masz sposób? Wiesz co, ja się cofnąłem. Słuchaj, jestem na rączkach. Idę tam nieco bliżej, żeby oni tutaj zeszli. I ja się cofam do dźwigni. I oni tutaj są na dole.
chodzą sobie w miejscu, Enric strzelam w nogi, padają. I ale... w ogóle nawet nie zwracają na mnie uwagi. Naprawdę, po prostu szkoda amunicji, szkoda zdrowia, więc... Ale to słuchaj, bo ja nie wiem, w którym miejscu mam stać. Gdzie mam stać? Słuchaj, tam gdzie jest dźwignia, prawda? Może jeszcze spadłem na dół gdzieś. Trzeba na kuckach trochę przejść, ale do momentu, gdzie jeszcze aha, ona nie może stanąć. Aha, czyli dobra, no to czekaj. I ja czekam, aż oni tutaj zejdą, ja się cofam do dźwigni, jestem na kuckach, a oni po prostu stoją w sobie w miejscu, biegną i ja strzelam tylko po prostu w ich nogi. A no, oni na... nawet... Aha, tu... Nie wycelują we mnie. Bo ja nie wiedziałem, że oni tak spadają na dół. No, i ja dwóch taki sposób załatwiłem. Dobra, ja mam, jednego wiesz co, mam. Wnoszę ich. Ale czekaj, no tylko jeden mi zlazł, a ten reszta? No, u mnie dwóch. Ale wiesz, lepsze to niż... O, i kolejny schodzi, słuchaj. Dobra, idzie następny, dobra, mam go. A ten skubany. Słuchaj, ten wbijałem kucami. Jeszcze jakiś strzelam, chodź tutaj jeszcze jeden z drugim. O, to jest, wiesz, dobry sposób. Safe. Bo tam jest jeszcze ich dwóch z tym, z mieczem, nie? Kurczę, nie tak. Aha, dobra, zginąłem. No ten biały trochę się wycwanił. Ale to nic nie szkodzi, na niego to znajdę sposób. A ile miałeś białych? Na razie jeden. Do jednego, to ja też miałem. Teraz znowu zostawili naboje. Dobra, to mi zostało jeszcze dwóch z mieczem w takim bądź razie, albo trzech, nie wiem ile tam kuźba jest. No i dobra, zapisuję, mówię i to jest najlepszy sposób na nich. No dobra. Poprzednio też ich w sposób załatwiłem. To weźmiemy. No to bardzo dobry sposób. Nie! Oni skaczą z wagonu na wagon. Trzeba przyznać, że autor dał czadu. Ja pozabijałem ich. Zostawiałem na szczęście, tak, zostawiałem na szczęście apteczki, ci dwaj, z mieczem. No i pozostaje nam, no jeszcze idę dalej, bo tutaj jest dalej ta lokomotywa, nie? Można rozwalić to? Tak, można. Nie schodzą tutaj. Ale dobra. I z mieczem nie zejdą, nie? Nie. A, to tu się otworzyły drzwi. Na końcu jest lokomotywa, nie? Dobra. Załatwiłem wszystkich. Dobra. O, nie. O nie! Co, kolejni? Nie, boss. Aha. Ale nie rozumiem tego. Nie ten. Nie wiem, o co chodzi. Bo to chyba będzie już, słuchaj, koniec. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale... No bo co, bo chyba wszystkie te wagony już zaliczyliśmy. No, w sumie. Ale nie wiem, co tutaj trzeba robić. Dziwnie kamera się przybliża. Aha, widzę. I padłem. Ja też. Czy to się da zabić? Co to trzeba zrobić? Co, nie wiem, mam drugie podejście. Tam jeszcze jakimś kątem oka widziałem jakąś dźwignię po lewej stronie. Tam jak zejdzie, tak? Nie, to mi się tylko przewidziało. No, spróbujemy to na apteczkach jechać, zobaczymy co z tego będzie. Czy to się w ogóle da zabić to coś? Nawet porządnie skoczyć nie mogę, bo już spadam z pociągu. Dobra, rozwaliłem to. Tak? Tak, to się da rozwalić. Aha. To się da rozwalić. Na chwilkę muszę cięcie robić, bo zaraz mi się wyłączy kamera. Dobra, to zrobimy cięcie, za chwilę będziemy. Dobra, zacząłem.